zarząd, którego pracami kieruję, podejmuje bardzo dużo różnego rodzaju inwestycji, ale również inwestycji na taką miarę, jak obecnie jest rozpoczynana, czyli połączenie autostrady A4 z tak zwanym SAG-iem, czyli Strefą Aktywności Gospodarczej zlokalizowaną w Tarnowie. Wybór wykonawcy, firma Metro Staff z Czech. Umowa przewiduje, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w połowie 2023 roku. Jest to dla nas inwestycja niezmiernie ważna. Jako spółka MetroStaff na pewno dołożymy wszelkich starań, aby dokończyć ten kontrakt w terminie. Ja zwracam tylko uwagę, że jest przed nami szereg bardzo wymagających wyzwań. Nasz obiekt mostowy, który będzie tutaj realizowany, ma 816 metrów, z czego najistotniejsza jest środkowa część realizowana jako skrzynka sprężona. Będzie ona wykonywana spornikowo. Łączny koszt to około 156 milionów złotych. Rozpoczynamy tak wielką inwestycję i mam nadzieję, że firma dotrzyma również terminów i że będziemy mieli taką możliwość, żeby w połowie 2023 roku świętować uruchomienie tego przejścia. Jest potrzeba doinwestowania Tarnowa. Ta inwestycja, czyli ten most plus łącznik autostradowy, daje taką szansę i z nadzieją patrzymy w przyszłość, że na pewno w Tarnowie się będzie wszystko zmieniać na lepsze. To jest ten moment, gdzie politycy, samorządowcy zakończyli swoją pracę. No i przed nami, szanowni państwo, proces inwestycyjny. Wykonawca oczywiście ma termin. Zakładam, że łatwo nie będzie, bo nasi inżynierowie z Zarządu Dróg Wojewódzkich są bardzo skrupulatni, ale wiem, że będzie to dobrze wykonana robota. Chciałem państwu zakomunikować, że nasz zarząd i nasz samorząd jest tutaj uczestnikiem montażu finansowego, natomiast Zarząd Województwa jest uczestnikiem innego montażu finansowego w moście, który remontujemy nieopodal. Cieszymy się, że drugi most i łącznik, który już dawno powinien powstać dla Tarnowa i dla jego rozwoju, będzie w końcu oddany w 2023 roku. Nasz most będzie wcześniej, w kwietniu 2022 i życzymy wszystkim kierowcom szerokiej drogi. To bardzo ważny dzień, tym bardziej, że to jest oczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Tak jak wspomniał pan wojewoda, obok buduje się drugi most, ma powstać już w przyszłym roku, ten remont ma się zakończyć. Także to też dobry prognostyk dla rozwoju gminy Wierzchowice. Przed nami, bo mam na myśli i Zarząd Dróg Wojewódzkich, i firmę MetroStaff, bardzo trudne zadanie. Z góry chcemy państwa przeprosić za wszystkie utrudnienia. Pracujemy na żywym organizmie, więc te utrudnienia niestety będą. Będziemy się starać, żeby były jak najmniej uciążliwe, a nowe połączenie wszystkim nam jak najlepiej służyło.